Rozpoczynającej się w niziny środkowej Polski Wysoczyźnie, w centrum kraju, nad Bzurą, powstało blisko 800 lat temu miasto. Ponieważ siedziby pierwszych osadników powstawały w miejscach wypalonych, zgorzałych, wśród rosnących tu wówczas nieprzebytych lasów, miejscowość nazwano Zegrzem, a z czasem Zgierzem. Owa leśna osada na początku XIX wieku urosła do rangi centrum polskiego przemysłu włókienniczego. Widomą pozostałością czasu sukienniczej prosperity jest zachowany po dziś dzień, a unikatowy w skali europejskiej, zwarty zespół urbanistyczny tzw. Nowego Miasta, dzielnicy sukienników i tkaczy. Dzisiejszy Zgierz to 60-tysięczne miasto z silnie rozwiniętym przemysłem, zwłaszcza wełniarskim, odzieżowym i chemicznym, barwniki. Korzystnie położony pomiędzy milionową Łodzią a największą w Polsce gminą wiejską, ma wszelkie szanse dalszego rozwoju gospodarczego. Historyczny Zgierz był od początku własnością królów polskich, którzy nadali miastu herb, bramę miejską z królewskim orłem. Przez miasto przebiega znacząca trasa komunikacyjna prowadząca z Łodzi na północ kraju. Zaś wkrótce w pobliżu skrzyżują się największe szlaki drogowe Europy. I cóż, tysiące ludzi przejeżdżają w pośpiechu przez miasto, dostrzegając tylko ruch uliczny i światła na skrzyżowaniach. Ot, miasto jakich wiele. Wystarczy jednak tylko zatrzymać się na chwilę. Przyjrzeć uważniej, pójść tropem historii, a odkryje się nieznane, a frapujące oblicze Zgierza. Punktem wyjścia do takiej odkrywczej wędrówki może być Muzeum Miasta, mieszczące się w wybudowanym w 1828 roku okazałym domu tkackim. Pieczołowicie odtworzono eklektyczne wnętrze mieszczańskie z przełomu XIX i XX wieku. Z miejsca przenosi nas w czasie o wiele dziesiątków lat. Zdaje się niemal, że właściciele owych pięknych przedmiotów wyszli tylko na chwilę i wkrótce powrócą, by zasiąść do stołu. A owe meble, zastawa i bibeloty należały do rodów znaczących w dziejach miasta. To fabrykancka rodzina Krusze, spowinowacona z potężnymi borstami, jadała z tych talerzy i pijała kawę z tych filiżanek. Przybywali z różnych stron. Borstowie z Holandii, Krusze z Niemiec, inni słynni protestanci zachertowie aż z dalekiej Brytanii. Często zaczynali skromnie. Z czasem rosły ich fortuny. Powstawały fabryki, zaczynali wywierać znaczący wpływ na losy miasta i jego mieszkańców, zarazem wtapiając się w jego wielonarodowościową mozaikę i polonizując się intensywnie, czego świadectwem ich udział w narodowych powstaniach i insurekcjach.
rosły w rozkwitającym zgierzu prywatne fortuny, ale rosły też gmachy użyteczności publicznej. Remiza, jednej z pierwszych w tym rejonie straży pożarnej. Okazały klasycystyczny ratusz. Place i ulice. A w czasach późniejszych imponujący zakład kąpielowy. Przede wszystkim zaś wznosiły się coraz to nowe gmachy fabryczne. Pierwszą przyczyną owego burzliwego rozwoju miasta było spisanie w 1821 roku tzw. umowy zgierskiej, regulującej prawa osadnictwa przemysłowego w Królestwie Polskim. Dzięki przywilejom, jakie zapewniono przybyszom z całej Europy, rolniczo-rzemieślnicze miasteczko przekształciło się błyskawicznie w centrum sukiennictwa polskiego, o którym tak pisał wybitny działacz polityczny i gospodarczy Stanisław Staszic. Utworzenie się w przeciągu półtrzecia roku tak znacznego miasta z niczego jest rezultatem słusznie zadziwiającym, a kto widział dawny, spotkawszy w tym mieście zgierz nowy, ledwo w pierwszym zadziwieniu oczom swoim dowierza. Tu najzwyklejsze jest stanowisko wewnętrznych i zagranicznych kupców sukna. Wyrastały w zgierzu fortuny, wyrastały rezydencje, wśród których prym wiedzie pałac wspomnianego już Borsta. I chociaż powstawały ku wygodzie pojedynczych ludzi, do dziś zdobią miasto swą nieco staroświecką urodą. Niepozbawiona pewnego uroku i architektonicznej fantazji jest także zabudowa ówczesnych fabryk. Dziś przypominają bardziej średniowieczne zamki niż prozaiczne wytwórnie materiałów ubraniowych. Nie wszyscy jednak, a przynajmniej nie od razu, mieszkali tak wykwintnie i pracowali w tak okazałych gmachach. Pierwsi osadnicy, w tym i Borstowie, na początku swej kariery dzięki zagwarantowanym im przywilejom stworzyli nową dzielnicę. Dziś zabytek urbanistyczny dużej klasy, zwany Nowym Miastem. To nowe miasto w prawie niezmienionej formie architektonicznej przetrwało już blisko 200 lat. Składało się zaś z parterowych domów, budowanych przez osiedlających się w zgierzu sukienników, postrzygaczy i tkaczy. Dość obszerne domostwa posiadały charakterystyczne wejście, umieszczone we ręce, flankowane dwoma lub czterema kolumienkami lub pilastrami. Często zdobne było piękną stolarką i okuciami, świadczącymi o wysokim kunszcie zgierskich rzemieślników. Thank you.
późniejszych latach powstały, jako się rzekło, znacznie bardziej okazałe budowle i dziś godne obejrzenia. Rekwizytornia Straży Ogniowej. Imponujący i bogato zdobiony dom rabina. Łaźnia miejska. Seminarium nauczycielskie. Kilkakrotnie przebudowywany ratusz, w którym do dziś rezydują władze miejskie. Można też zapomnieć o charakterystycznej dla każdego z szarujących się miast polskich ozdobie, o kościele. Obecny kościół pod wezwaniem świętej Katarzyny jest już piątym z kolei w ciągu 8 wieków, stojącym na tym samym wzniesieniu w centrum miasta. Jest to świątynia wybudowana już w naszym wieku, w stylu neogotyckim. Jednak jej strzeliste, rozświetlone witrażami wnętrza zdają się cofać czas co najmniej o kilka stuleci. Wspominaliśmy już o wielonarodowościowej strukturze niegdysiejszego Zgierza. W owej mozaice nie mogło zabraknąć elementu żydowskiego. Lecz tak jak po innych pozostały współcześnie choćby nikłe ślady, tak po tej społeczności, startej tragicznym wichrem wojny, nie pozostało już prawie nic. Po zrujnowanym przez hitlerowców cmentarzu pozostały gołe pagórki z symbolicznym pomnikiem. Zaś jedyne materialne szczątki, fragmenty płyt nagrobnych, za sprawą perfidnej ironii losu, ocalały tylko dzięki prymitywnej i bezdusznej ludzkiej zapobiegliwości.
użyte przed laty jako zwykły materiał budowlany, zostaną teraz przeniesione na ów symboliczny cmentarz, który stanie się dzięki temu lapidarium czymś więcej niż tylko umownym symbolem z cementu i metalu. Cmentarze zgierskie. Jest ich wiele. Reprezentują różne wyznania. I choć żaden z nich nie jest tak tragiczny jak pustka po cmentarzu żydowskim, to wszystkie mają ze sobą wiele wspólnego. Są materialnym odbiciem przeszłości miasta i jego mieszkańców. Wielkości koegzystujących ze sobą kultur, wspólności losów. I na cmentarzu katolickim okupanci niszczyli nagrobki. I tu spoczywają, często bezimiennie, żołnierze i bezbronne ofiary obu wielkich wojen. Znajdziemy tu obco brzmiące nazwiska na cmentarzu katolickim i polskie w kwaterze niemieckich żołnierzy z pierwszej wojny na cmentarzu ewangelickim. Także na cmentarzu spotkamy się po raz ostatni z nazwiskiem Borsów, towarzyszącym nam niemal od początku wędrówki. Tu naprawdę urywa się ostatni ślad po owych wielkich swoich czasów, mimo że pozostały przecież fabryki i pałace. Thank you.
Spójrzcie. Tych ludzi już nie ma. Przypadła nam jednak w udziale Scheda po ich życiu i pracy. Uprzemysłowione miasto z bogatą tradycją i wciąż nowymi perspektywami. Pełne skromnego, nie szukającego poklasku uroku. Pozostało także Towarzystwo Śpiewacze Lutnia, powstałe w 1907 roku, a działające i śpiewające do dziś.